Okej, moi kochani, tym zaczynamy w ogóle kolejny odcinek i super. Nagrywam go od razu po tym poprzednim, ponieważ tak. Ponieważ chcę już skończyć tę gierę, żeby potem, wiecie, żeby móc się skupić na czymś zupełnie nowym. I teraz uważamy. Uważamy. Boże. Mieliśmy uważać, a już nie mamy życia. Otwórz! Najpierw tego z energetyczną. Kurwa, oni obydwoje mają energetyczną. Rany Chrystusa! Zostaw mnie. Nie, no tak to my się nie będziemy bawić. Strzela do nas jakiś popapraniec. Robi się coraz ciężej. Ja mam mało życia. Ludzie, zrobimy tu jeszcze jednego save'a. Tylko mi się zaraz save'y skończą. To jest najgorsze. Dobra, teraz tak. Przede wszystkim medkit. Tutaj rzeź, niewiniątek i ruszamy. Teraz już z górki raczej będzie... Albo i nie, znaczy nie, nie, raczej z górki. Dobra, tędy, tędy. I tu nas ostatnio zabił jakiś też popopraniec, który z niewiadomych przyczyn nie pojawił się teraz. Cóż, ciekawie. Dobra, i tutaj trzeba kliknąć jakąś tam... To jest to przejście w bibliotece, o którym mówiłem. To chyba tu. Albo tu. Albo tu. Kurde! Ja zaraz to ogarnę, czekajcie. Albo nie wiem już sam. Tutaj, dobra. Kilos myśli. Kilos myśli i dobrze się bawi. Dobra, i tutaj właśnie jest to przejście, o którym mówiłem. Teraz dopiero przechodzimy z klimatów zamkowych w klimaty nowoczesnych kryjówek złoczyńców. Jedyny. No. I to miałem zrobić już w poprzednim odcinku, a nie tak głupio ginąć, marnować czas. W ogóle zapomniałem, że piszę notatkę z polskiego, żeby być dalej najlepszy w swoim fachu humanistycznym. I kurde, przerwałem ją nagraniem, więc mam nadzieję, że już szybko zakończymy, bo kurde się wybije i nie napisze. To jest właśnie ta wielka rakieta nuklearna. No, wszystko, cała ochrona, stan pogotowia. No a my kontynuujemy rozbiórkę tej bazy na segmenty pierwsze. Dobra, jeszcze musimy się tu troszeczkę pobawić. Zamykają nam wszystkie przejścia cholery. Niedobre, niemądre, niefajne. Ajajaj, bolało. Coś mnie strzela? A, ty mnie strzelasz! Niedobrze, nie... Nie, 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 panie, zostaw pan, bo zaraz zginę. Proszę cię, panie. Kyrie eleison, Chryste eleison, co się dzieje? Żebyś zdechł, świnio! Dobra, dawaj to, co masz. Coś tu jest ciekawego? Nie ma. To jest węgli... Nie, myślałem, że się zwęglił, biedaczek. Ja muszę jakoś... Tak... Hopsi, 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 dropsi, popsi, tędy, tędy, syntyrym, tym i jesteśmy. Kilos myśli, jak mówię. Jeszcze save'a se zrobimy tak, żeby... Jeszcze save'ik pomyślności. Wiecie, o co chodzi. No, i kontynuujemy. Znowu komentarz do niewidomych, no ale cóż. O czym tu jeszcze można pogadać, no. Nie znalazłem jeszcze dziewczyny odpowiedniej do nagrywania Lego, no przepraszam was, no jeszcze musimy troszeczkę poczekać z tym, no. Ale znajdę, na pewno, na pewno. Jest już parę kandydatek takich, kurde, naprawdę można byłoby z nimi coś tam, ten. Ale chodziłoby mi o taką słodką idiotkę, a takiej nie ma, no. Wszystkie są mądre, albo fajne. A to nie zupełnie o to chodzi. Nie wiem, takie głupie żarty tylko. Po prostu jeszcze nie znalazłem tej, która by mi akurat odpowiadała. Dobra, ja się pytam, czemu ja się cofam? Przecież ja stąd wyszedłem. Aha, dobra, to się otwarło. W porządku. I teraz patrzcie, kilos. Myślny pasmer. Tum, tum, tu, tum, 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 tu, tum, 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 tu, tum, 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 tu, tum. Terera, ała! Tarara, tarara, para, para. Dziękuję. O nie, 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 kochaniutki, ty mnie tu nie będziesz żadną bronią energetyczną traktował. Nie potraktujesz mnie. Ała! Nie strzelaj! Bo to boli! Jak człowiek oberwie takim pociskiem, to naprawdę nie jest za przyjemnie. Dawaj mi to, co zostawiłeś po sobie, a ja tutaj coś miałem do włączenia chyba. Tak, pyk. Tarara. I tutaj. Tarara. Taram. Jakbyśmy zagrali, kurde, w takiego James Bonda, to by było super, nie? Strasznie mi się... Nie, bo znaczy w ogóle to jest teraz... muzyka nie z James Bonda, ale... You killed my brother! Zabiłeś mojego brata!
Odliczanie rozpoczęty. Cholera, teraz musimy je wyłączyć. Przywitaj się z Jessica 6, Malins! Powiedz do widzenia nowemu Yorkowi, kurwa! Przepraszam, ja bym... Ej, to jest fajne, że mnie tak właśnie podrabiał głos. Powiedzcie, co o tym sądzicie. Mnie się to całkiem podoba. Jest miło, przyjemnie, śmiesznie. A tak właśnie ma być na strzelanka, żeby to było z jajem i wiecie, żeby się przyjemnie grało. Nie strzelaj! Muszę zatrzymać odliczanie jakoś! Cholera! A, wiem, co my musimy zrobić. Tak to działa. O, nie, wystarczająco dobrze i musimy zniszczyć coś takiego właśnie. Takie kurde panele sterowania, moi kochani. Zaraz się do jakichś tam dostaniemy. Czy ja tędy mogę jakoś przejść? Nie, tu nie ma nic, co by mnie interesowało. My musimy z powrotem wracać. No, i mamy na to 3 minuty. Nie wiem, czy nam się uda za pierwszym razem. Pewnie mnie się nie uda, no ale trudno. Zostaw mnie, człowieku, z bronią energetyczną! Czy tutaj jest coś takiego? Jest. Proszę bardzo. System jest niesprawny w 33%. Blisko. Powiedział Jacek Mullins. Nie strzelajcie. Panowie. Panowie. Tak nie mo... No kurdy! Jak ja nie widzę z dołu, to nie wolno tak. Aż niekulturalnie. Patrz, patrz, patrz jak... Ale mi tu piszą wszyscy. Ale piszą. Dobrze. System zawiódł. Niestety... odpalanie rakiety... się zakończyło. I się udało. Czyli nie w 33%. Nie sprawny, tylko w 33% sprawny. Ogólnie to było... się dzieliło na 33%, 33%, 33%, co razem da około 100. Dobra. Więc bez problemu. Poszło, to jest ten symbol. O, a to jest New York City. Piękne miasto. A moje miasto to Białystok? No i tutaj właśnie jest ten symbol tej głównej organizacji Rozkaz. Tak? Tak mi się wydaje. I teraz już ścigamy naszego kochanego głównego bohatera Deckera. Ej, ej, ej! Tak nie wolno, bo to potem człowiek traci życie, ja nie będę miał na życie z bossem. No i z bossem też trochę powalczymy. Niestety jest tutaj ta końcowa walka z bossem. A ja sobie średnio radzę z takimi walkami. Czy jest jakiś medkit? Nie jest. Ale sejwik by się nadał, bo to jest dobre miejsce na sejwiki w ogóle. To jest zamknięte, niedobrze. Kliki. Ololololo. Do widzenia. A zostawię go tam. Niech się zamknie. Zamknij się. A to nie zostawię cię. Chciałem cię zostawić w życiu. Nie chciałeś, proszę bardzo. Nie, to nie, ja się nie będę prosił. I tyle. Tutaj żeśmy już byli. Chociaż nie, nie byliśmy. Ej! Ja nie chcę, żeby mnie drzwi zacięły, więc proszę o jakieś... Proszę o wyrozumiałość. Pan też mi tutaj nie biega, bo odrąbię nóżkę. I nóżkę w ryj dać mogę dać i w ogóle takie rzeczy. Także totalna rzeź, całkowite zniszczenie. Ale kurde, z tym James Bondem to był całkiem dobry pomysł. Ja lubię takie szpiegowskie giery. Nie, wracaj tu, mała! Kochanie, powróć. Dzięki, mała. Zawsze mnie rozumiesz. Jedziemy. No ruszaj. Oj, nie, 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 Zenuś! Zostań tam, gdzie zostałeś. Ty też. Tutaj właśnie stał Decker. Nie będzie tutaj takiego przycisku. Ani mi się kończy amunicja. Nie, dobrze. Klik. I teraz chyba otworzyłem to, co jest na dole, tak? Chyba tak. Na bombę! Ała. Boże, te życie naprawdę, zaraz zginiemy i to tak... Zginiemy i już nie powrócimy. Czujecie bajera? Dawaj! Janusia, nie strzelaj! Dobra, pięknie. Nie ma amunicji, nic już nie ma. Trzeba się przerzucić na jakąś inną broń. Dawajcie to energetyczne główienko. Jedziemy. Zapisik jeszcze malutki, tak, dla bezpieczeństwa, dla pewności. I ruszamy, no. Kliku, kliku. Przecież tu byłem. Byłem tu na Wang! To nie w tę stronę idziemy. Piszą, niedobrze, niedobrze, że piszą. Znaczy, dobrze, że piszą, kurde. Fajnie, wiecie, to jest takie miłe uczucie jednak, jak wiecie, że ktoś tam pamięta o waszych urodzinkach i piszą wszystkiego najlepszego, kilos, kochanie i w ogóle. A żeby was rozerwało na strzępy. Cii! No, weź go tam, potraktuj tym, czym masz. Co ty? Tu Coca-Cola. Można piciu zregenerować życie jakoś jak w San Andreas albo coś ten deseń.
Okej, my już zmierzamy do końca tej rozgrywki. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tu są toalety? Nie. No, toalety! Boże, kilos i fejle. Ty mnie, kochanie, zostaw! Co mnie tu pali? A o ty nie, dobra, ty mnie palisz. Mnie palisz, swojego kilosa. Inaczej mu zachowywałaś się wczoraj wieczorem. Skarby. Spaliła się. Wiór! A ja nie mam dalej medkitów i to mnie boli. Nie no, nie będę tej... jeszcze jednego zapisu robił, no ale cóż. Dobra, tędy może. Ładnie, to jest... nieźle się tą bronią ich... rozpiernicza. Muszę o tym pamiętać. Dobra, no i tutaj właśnie kończy się ten segment. Na następną część, właściwie już chyba ostatnią, czyli tego bossa, pokonywanie, mamy 17 minut, więc myślę, że to cały starczy. No chyba, że... chyba, że mój poziom życia się... znaczy inaczej. Pójdzie jak spłatka, chyba, że mój poziom życia pozostanie takim, jakim jest. Dzień dobry. O, dziękuję. Jak miło, uprzejmie. I tu się zaczyna właśnie walka z bossem. I problem jest taki, że dalej to życie niestety zostało na takim poziomie. Kurwa, kilos. Co teraz? I'm much impressed. Jestem zaskoczony, że udało się dotrzeć tak daleko, Malins. Koniec gry! No i zaczęło się. Teraz musimy pokonać tych ludzi najpierw. Ale najpierw to my tak, zabezpieczymy się to, co króliczki lubią. Zostaw! Lubią najbardziej. Zostaw! I teraz tak, medkity. Zmieniamy brońki. Nie zmieniamy. To trzeba potem rozwijać, bo to zaczyna potem w pewnym momencie strzelać. I to jest cały bajer. Medkity. Musimy dostać się do naszej ulubionej, kochanej broni. Do tej broni. Do tej właśnie broni. Proszę nie strzelać. I z niej właśnie będziemy pokonywać Dekera. Który będzie na nieszczęście wyposażony w broń. Jaką, moi kochani? Broń energetyczną. Jest co pani nawalają. Jest, ja nawet nie widzę, co się dzieje, ale pewnie też nie. Trzęsie się ekranik jak Holender. Ała! Boże, ile was tu, ludzie! Koniec gry! Zabijamy wszystko, co się rusza. Tu się cały ekran rusza, więc wiecie. Stanowi to dla mnie problem. Tu jest kwas na dole, dlatego nie polecam. Zapraszam i nie polecam. Kilos 53. Ała! Kurde! Dobra, pierwszy segment, okej. Okay. Mamy problem, że teraz Decker wychodzi się z nami zabawić, a potem jeszcze włączy w grę wieżyczki. Jeśli chcesz, żeby robota została wykonana dobrze, musisz ją zrobić sam! O kurwa! Zaczyna się! No i to właściwie będzie polegało na czymś takim. Ja tu walnę save'a jeszcze, żeby potem już nie powtarzać tej... Tym. No i jak wali z takiego promienia, to jednak trzeba uciekać. Ja wiem, że się trzęsie. Mnie też się trzęsie, nie bójcie się. Dobrze, dostał. Patrzcie, jak ucieka. Przed nami ucieka! A nie, dobra, nie ucieka. Chodź, Dekerek, no chodź. No chodź, Dekerku, no. Ała! Ty kurwa głupia. Little problem! Odwróć. Nie pisać! I to jest właśnie ten moment, kiedy włączają się wieżyczki, a ja nie wiem, co mam zrobić. I jeszcze mi ktoś napisał. Musimy być z dala od tych wieżyczek. Ja wiem, gdzie jest dobre miejsce na te wieżyczki, moi kochani, wiecie? Dawaj, mama. Wstawiłem w ogóle w ustawieniach poziom... ilość, znaczy ilość ciał na maksymalnie wielką, więc... wiecie. Ała. Ach, ty głupi kilosie! Dobrze, 13 minut zostało. Nie, ja dam radę, nie bójcie się. Ja raz go pokonałem, pokonam go i po raz 15. Trzeba strzelać po główce, na pewno, to zawsze działa, w każdej grze. No, ładuj to, głupku. Wow,
Ładuj, ładuj, mała! Mamo! Zostaw nas, zostaw nas. Nie! Tyros, nie wpadnij. I teraz tak, moi kochani. On nie może dobiec do tego, bo włączy wieżyczki. Zostaw, gnoju! Nie! Zostaw nas. Tak go pokonamy. Zostaw, gnoju! Dobra. Ech, szybko save'a. Ładuj to, jest Jacek! Jacek, cholera! Jest! Kilos... Kilos boss! Jest! No. I co teraz powiesz, szmato? Spotkam się z twoim przyjacielem w piekle. Pozdrów go ode mnie. Tyle. Ach, jak przyjemnie, moi kochani, ukończyliśmy tą zacną grę, a Decker został przepołowiony na pół. Nawet go tak narysowałem, jak kiedyś, wiecie, odwzorowywałem mapę na papierze. I tak właśnie zakończył się Soldier of Fortune Platinum. 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 Hej, Sam! John, congratulations and welcome home. Gratulacje i witamy w domu! Thank you, Sam. Dziękuję ci bardzo, Samie. What are you going to do with money? Co chcesz zrobić z pieniędzmi? Zależy! Wakacje czy rozkaz? Przepraszam, John. Coś się dzieje. Gdzie lecę? Południowa Afryka, Ameryka, ale nie sam. John, poznaj swoją partnerkę Taylor. 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 Malins! I tak oto się poznali. Ona mu tam już wchodzi w dupę, widzicie zresztą. No i w następnej części właśnie będziemy naszą partnerką w Soldierze of Fortune 2. Także jeżeli chcecie zobaczyć to na kanale, piszcie i zajmiemy się tą niedalekiej przyszłości. No tak właśnie się kończy, kurde. Soldier of Fortune 1. Świetna gierka, naprawdę. No, the end. World saved. Tyle, moi kochani, tyle. Także no, tutaj był Kilos53. Cudownej serii Soldier of Fortune Platinum. Zapraszam was do kolejnych odcinków z różnych innych serii, do oglądania, do łapkowania, do komentowania i trzymajcie się, cześć i pa!